Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam do filmiku, w którym sobie sprawdzimy, ile zarabia doświadczony kierowca ciężarówki C+ w ruchu międzynarodowym, krajowym. Poprzeglądamy ogłoszenia i zobaczymy, czy to są tylko i wyłącznie gruszki na wierzbie, że tam 10, 15, 20 tysięcy złotych widziałem w ogłoszeniach. Czy naprawdę tyle można zarobić? Podzwonimy, popytamy ich. Jest filmik u mnie na kanale. Gdzie szuka młody świeżak pracy, tutaj o, znajdziecie go, młody kierowca tira szuka pracy, zarobki po 10 tysięcy bez doświadczenia, zapraszam go zobaczyć sobie najpierw i zobaczymy sobie dzisiaj, czy coś się zmieniło w zarobkach. Minęło od tego filmiku, no z 2 lata na pewno minęło, tamten filmik był w 2020, 16 grudnia, czyli równo 3 lata. Po równo 3 latach zobaczymy, czy zarobki kierowcy tira poszły w górę, czy też nie. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dzwonimy do pierwszej firmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan ma tutaj na Elixie ofertę pracy na kierowcę ciężarówki. Oczywiście. Wie pan co? Potrzebuję dosłownie 10 minut i odzwonię do pana, dobra? Dobrze, dobrze. Dziękuję. Do usłyszenia. Pierwszy gostek nie miał czasu z nami dyskutować. Zadzwonimy sobie tutaj. Wyjazdy krajowe lub na obszar Unii Europejskiej. Praca maksymalnie na 3-letnim sprzęcie. Halo? Dzień dobry. Pan otrzymał na Elixie ofertę pracy na kierowcę C+Z aktualne? Zgadza się. A skąd pan jest? Ja dzwonię z okolic Krakowa w tym. Jasne, bo my jesteśmy z Kids. No wiem, kojarzę firmę, o tak powiem. Aha. Jak to wygląda? To jest wyjazdy są z bazy, czy wyjazdy jakimś busem? Jak to wygląda? Jaki pan... Nie, wszystkie trasy zaczynają się i kończą. Są dwutygodniowe trasy. No, u nas kierowcy jeżdżą tak, że jeżdżą 2 tygodnie, po 2 tygodniach mają wolny weekend i po weekendzie znowu wyjeżdżają na 2 tygodnie. Czyli jakieś 3-4 dni wolne, tak? Czy... No 3 dni. 3 dni, 3 dni. Tak. To jest dniówka, czy jak to wygląda? Czy... Chodzi panu o zapłatę? Tak, tak. Wynagrodzenie kierowcy u nas składa się z 3 składników. Jest to podstawa, dniówka i premia. Wszystko do kupy daje około 10 tysięcy. A jeżeli chodzi o rozbicie, to wygląda to tak, że ma pan podstawę. Podstawa to jest 3600 plus ryczałty, czyli 4300. Dniówka 55 euro od wyjazdu z bazy, a premia kilometrowa jest w momencie, kiedy pan przekroczył na 10 tysięcy kilometrów, to wszystkie te kilometry ponad 10 tysięcy są premiowane. Okej, rozumiem. I tutaj tak jak jest napisane, głównie Hiszpania, Niemcy, Austria, Włochy, Słowacja, tak? Jeździmy po całej Unii Europejskiej, natomiast głównych klientów mamy w Niemczech i w Hiszpanii, ale tak jak jest napisane, możemy jechać wszędzie, tak? No bo wiadomo, nie dla wszystkich są ładunki, że tak powiem, żeby jeździli ciągle do Hiszpanii, więc no, są te ładunki zmieniane. Natomiast w ciągu roku, gdyby pan u nas pracował, to na pewno najczęściej odwiedzanym krajem byłyby Niemcy i Hiszpania. Okej, rozumiem. I auto to tam różnie, ale mniej więcej jest... Auta mamy nowe. Najstarsze auto u nas ma 3 lata. Co 3 lata są auta wymieniane. Marki mamy takie jak Volvo, DAF, MAN i Mercedes. I jeżeli jeździ pan w takim systemie, o którym ja powiedziałem, to auto jest przypisane do kierowcy. Okej, a jakbym... Auto nie naczepa. A jakbym potrzebował, żeby było więcej niż 3 dni tego wolnego, niż ten weekend, na przykład coś... Takie minimum, żeby 4 dni były po tym zjeździe, żeby to jest jakieś takie inne systemy troszkę, żeby być więcej w domu. Państwo mają? No, to pomyśleć o innych systemach, tylko że wtedy nie ma pan samochodu. Aha, wtedy jak taki, no rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze, jak coś jeszcze do pana się odezwa. Oczywiście, w takim razie. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Proszę bardzo, wzajemnie, do widzenia. No, pierwszy, bardzo w porządku. Poszukamy czegoś na naszym kochanym Podkarpaciu. Tu podejrzewam, bo ta 10 tysięcy, no mało w domu, wypłata realna moim zdaniem, wypłata realna, ale to gonitwa. Proszę, słucham. Witam, dzień dobry, odzwaniam. Dzwoni pan w sprawie oferty pracy na kierowcę C+Z. Tak, tak. Okej, okay, a skąd pan dzwoni, jeśli mogę? Można tu zapytać. No, Gorzów Wielkopolski. Gorzów, dobra, to blisko, okej. Okay. Cóż, a od kiedy jest pan dyspozycyjny? Bardziej bym się najpierw chciał zorientować, jak to tam wygląda. Ja tam od nowego roku, tak powiedzmy, szukam czegoś. Aha, okej. Okay. Dobra, pytam, bo mamy jedno auto od poniedziałku do wsadzenia, a mamy też już 2 kierowców na piątek, więc w dłuższej perspektywie jasne też będzie możliwa współpraca, ale no to rzeczywiście już raczej po nowym roku, nie? Okej. Okay. Okej, okay, w wielkim skrócie, tak szybko panu opowiem, tak? Firmą rodzinną jesteśmy w transporcie od 2008 roku.
zajmuję się tym z ojcem, mamy tutaj podzielone jakby podzięcia, łącznie 20 samochodów. Mamy swoją spedycję, prowadzimy samodzielnie auta własne, mamy spedytorów. Wyjazdy są albo z niedzieli na poniedziałek, albo w poniedziałek, skoro świt, powroty do bazy w piątek. Głównie Niemcy, Holandia, Belgia. Jeśli nawet do Belgii czy Holandii jedziemy, to z reguły z Holandii do Niemiec i potem z Niemiec do Niemiec, tak powiem, na 2-3 kabotaże, tak żeby w Berlinie ewentualnie jak najbliżej granicy skończyć, bo rozładunki też się zdarzają we Frankfurcie, na drodze Odrą, Fürstenwalde, gdzieś tutaj blisko. Z minusów to to, że wymieniamy palety. Zarówno tutaj na eksporcie, ładunki mamy lekkie, to jest okej, bo to ręczniki kuchenne, papier toaletowy, natomiast jest wymiana palet u nas tutaj w... Jeśli chodzi o ładunki późniejsze w Niemczech, może być, nie musi, to już różnie, ale w razie co jesteśmy przygotowani. Nie? Stąd też nie mamy tam kłopotu, żeby na Belgii wrócić, żeby to wszystko poukładać. Rozumiem. A jakbym powiedzmy chciał w jakichś innych systemów, państwo nie mają nawet, tylko nie, taki? Nie, na tą chwilę nie. Mamy jedno auto, które jeździ i dwóch kierowców się zmienia, właściwie dziewczyna i kierowca, ale to nie wychodzi tutaj. My, że tak powiem, znaczenie dla nas mają kierowcy rzetelni i fakt, że auto jest po prostu miesiąc cały w ruchu, bez jakichś dni wolnych. Jak jest urlop, to my planujemy wtedy z wyprzedzeniem. Staramy się, żeby nie było przestojów. Więc te systemy nam tutaj nie wychodziły i najlepiej jak auto jest przypisane do jednego kierowcy. My nie zmieniamy ciągników, znaczy nic nie kombinujemy, każdy ma swoje, dba o to. Natomiast no, wypłata i, że tak powiem, wartość jest wtedy, kiedy mamy wyjechane kilometry, nie ma żadnych przerw, pauz. Już też teraz się zdarzyło, zatrudniliśmy kierowcę, ale tu poniedziałek wolny, a potem piątek wolny i ciężko się w tej sytuacji, w tym też trudnym rynku, bo w transporcie nie jest łatwo, to trudno jeszcze uwzględnić takie życzenia, nie? Biorąc pod uwagę, że my musimy się skupić na tym, żeby auto zrobiło wynik, bo są koszta duże. Płacimy oczywiście według pakietu mobilności i tak na starcie możemy od 8,5 tysiąca zacząć, nie? Na miesiąc, cała pensja. Okej, okay, rozumiem. A jakieś tam, powiedzmy, za spalanie coś jakieś tam są, czy premia, czy tam... No właśnie o tym mówię, nie? Że wspólnie pracujemy nad tym, żeby firma zrobiła jak najlepszy wynik, bo to, że tak powiem, no wypłaty też się nie biorą z kosmosu, nie? Skupiamy się tylko na tych faktach i to, czy jesteśmy w stanie optymalnie i wydajnie i ekonomicznie zrealizować, no bo jeśli jeden kierowca będzie spalał 24 litra, drugi 30, no to jest właśnie ta różnica, nie? Mógłby ten zysk zostać w firmie, więc wszyscy się staramy. Kierowca zawodowy dba o oszczędność, no bo jedzie też w sposób ekonomiczny, przewiduje, prawda? Używa hamulca raczej do zatrzymania, jeśli ma zwalniać, to bardziej retarder. No i też dba, wiadomo, wnętrze kabiny, mamy chłopaków, którzy z reguły, no po prostu mają wszystko na igłę. Czyściutko, prawie wszyscy tylko w sandałkach, czy jakiś tam, czy wręcz bez butów jeżdżą, więc te kabiny są zadbane. No i na tym nam zależy, żeby ta robota była rzetelna, nie? Wtedy też to doceniamy, bo jak firma robi wynik, to my też chętnie zapłacimy ponad to, co się tam dogadujemy. Rozumiem. Czyli tak to wygląda na ten... Chodzi o to, żeby się spróbować, zobaczyć, poznać, nie? Jeśli będzie sytuacja, że no, pan już będzie widział po, nie wiem, 2-5 ładunkach, co to za firma jesteśmy. I my tak samo potrafimy kierowcę zweryfikować. Jeśli jest ta wspólna mięta, czyli jednej i drugiej stronie zależy, żeby robotę zrobić, bo sam spedytor bez kierowcy nic nie zrobi, odwrotnie, nie? To musi być zawsze zespół, team. My też pracujemy wcześniej, od 7, jesteśmy do dyspozycji, w razie jak numery załadunków, jak się nie grają, coś, takie pierdoły. Staramy się oczywiście wszystko od razu przekazać, kompletne dane na SMS-a, też na G-Box przychodzi. Można sobie to od razu przerzucić na nawigację. Natomiast no zawsze musi być ta współpraca, nie? Musimy chcieć się jak najszybciej rozładować, po to, żeby jak najszybciej się załadować, żeby swobodnie swoim czasem jako kierowcy dysponować, że możemy sobie odjechać, stanąć normalnie, kulturalnie w rajdze na parkingu, nie gdzieś na dupach czy na dzikusie. No na tym to polega, nie? Im rzetelniej też się zaczyna w poniedziałek czy z niedzieli na poniedziałek, w zależności jak wyjazd, no to tym lepiej potem jest na koniec tygodnia, bo mamy kierowców, którzy notorycznie w piątki wracają, powiedzmy, do godziny 12, nie? Nigdy im się nie zdarza, żeby byli później. My też nie zlecamy takich transportów w piątek do rozładunku na 20 na przykład. Rozumiem. Jeszcze dopytam, jakie państwo auta mają? Głównie Mercedes MP5 z mirrorkamami, bez luster, 4 starsze MP4 i 5 skani już New Generation, tak, 2021. Okej, dobrze. Ja sobie numer zapiszę, jak coś, najwyżej będę do pana dzwonił. Okej, zapraszam. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Dzięki wzajemnie. Kolejny, tą firmę bym naprawdę poleciłbym ją. Z czystym sumieniem bym ją polecił. Jeśli bym tam mieszkał, okolice, nie wiem, Gorzowa to było, Kostrzyna nad Odrą, z miłą chęcią bym ją polecił. Nie wiem, czy nawet nie mam otworzonej karty. Karta godna uwagi. Poleciłbym ją, więc jeśli będzie jeszcze, bierzcie ją. Postaram się filmik w miarę szybko dodać. Jak nagrywam, jest 12, myślę, że w tym tygodniu go dodam. Więc tą ofertę bym z czystym sumieniem wam po prostu polecił. Jeśli komuś nie przeszkadza wymiana palet. Teraz pod Karpackiem, drugi koniec Polski. Tu podejrzewam, mogą być oferty trochę mniej ciekawe. Co nam pan powie? Albo może pani, ale ja go kojarzę, więc będzie to pan. Dzień dobry, pan ma ofertę na kierowcę? Tak, mam.
Jak to wygląda? To zaraz pan poszykuje, czy jakoś, jak to wygląda? Od nowego roku? Nowego roku. I to jest tylko po kraju na wywrotce, tak? Tak, tak. Jak to wygląda płacowo? To jest dniówka z kilometra, jak to? Płacimy tak za kurs tutaj, ekoplon, grabki duże i z powrotem kamień, 280 zł, do 300 zł. Do 300, ale tylko, bo ja tutaj powiem panu tak, po Polsce nie jeździłem, więc nie wiem jak to dziennie taki kurs jeden zrobię, czy jak to czasowo wychodzi? Tak, jeden kurs. Jeden kurs dziennie wychodzi. No, to tak. A jak powiedzmy coś by się stało, żebym powiedzmy, nie wiem, stał dwa dni coś, to jak to jest? To jesteś wtedy za to płacony, czy nic? Nie, to jest pan w domu, nie? No ale powiedzmy nie, coś się stanie po drodze, nie wiem, na rozładunku problem jakiś, czy na załadunku, dzień przestoju w trasie. To jest jeden, pan pierwszy o to, co pyta od wielu lat, takiego jeszcze nie było. Aha, rozumiem. No bo ja tutaj jeździłem po Europie, to się często zdarzało jakieś tam przestoje, więc tutaj po kraju, okej, rozumiem w takim razie. No to od nowego roku w takim razie to mniej więcej wszystko wiem, co mnie interesuje. Jak coś, to będę do pana dzwonił w takim razie jeszcze. Dobra, panie, dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. No, mówiłem, 200... Kurde, nie pamiętam, ile on tu mówił. Grabki coś tam, ja kojarzę tą trasę. Kojarzę ją, ale no, kojarzę, 200 zł. Trojanów, Lublin. Autotransporter, 16 tysięcy złotych. Użytkownik, do którego... Na Lore nie odbierają niestety. Dzwonimy na Lore. Dzień dobry, ja dzwonię tutaj z ogłoszenia, pan poszukuje kierowcę na autotransporter? Tak, poszukujemy kierowcę, rozmawia pan tutaj z kobietą, różnie można po głosie rozpoznać. Oj, przepraszam, bo mnie coś przerwało, tylko coś na samym początku coś mi przerywało, okay. Więc... Pan tutaj od nas dochodzi? Nie, kawałek mam do państwa. I też takie pytanie, czy ogólnie na ciężarówkach jest doświadczenie, tylko w autotransporcie nie ma, czy to przeszkadza? Właśnie powiem szczerze, że bardziej szukamy osób gdzieś tam, które mają doświadczenie na autotransporterach. Mniej by nam to przeszkadzało, jakby ktoś był tutaj na bieżąco, na miejscu, blisko gdzieś, to wtedy łatwiej też o takie przeszkolenie. I bardziej jednak poszukujemy osób, które mają doświadczenie w transporcie samochodów. Ale myślę, że to by było, wydaje mi się, szybko do pojęcia przeze mnie, bo też jeździłem na autami z HDS-em, że takimi z hydrauliką to powiedzmy miałem do czynienia. Okej. A jeśli chodzi o odległość od nas? No, ja tak właśnie tylko przeglądałem właśnie na autotransporter, nie do końca wiemy, państwo co... Okolice Garwolina, Trojanów, dokładnie. No to kawałek z 200 km mam do państwa. No, nawet, bo tu ja to Lublin, tylko na południe, Lublin, ja Kraśnik, te okolice. Kraśnik, te okolice. Dobra, wie pan co, bo ogólnie gdzieś tam ja taki pierwszy wywiad zbieram, tak zwany. Jeśli chodzi o już takie bardziej szczegółowe informacje, jakieś ustalenia, to już z mężem. Ja bym przekazała pana numer telefonu, przekażę też te informacje, które pan mi podał teraz mężowi i on będzie się kontaktował. Mm-hmm. Jeśli chodzi o jakieś takie bardziej szczegółowe rzeczy, czy w ogóle jest zainteresowany. Okej, okay. A jeszcze dopytam, to jest... wyjazdy są na ile czasu, jak to wygląda czasowo? To różnie, kto chce. Mogą być, że tak, nie wiem, niedziela, poniedziałek wyjazd, na weekend powrót. Jeżeli ktoś chce jeździć dłużej, to jeździ dłużej, to zależy od preferencji tak naprawdę kierowcy. Okej. Okay. No, to tak wygląda. Jeszcze zapytam, to już potem jest płacone z kilometra, z dniówka jakaś? Jest z kilometra. Okay. Jest też umowa o pracę. Z kilometra. I to się stawka, powiedzmy, w jakichś widełkach mniej więcej, żebym był zorientowany, coś wiedział? No, to właśnie paszporka, raczej mąż tutaj te informacje przekazuje, bo to też zależy. To najlepiej jest mężem rozmawiać. Przekażę numer telefonu, jak będzie rozmawiał, to po prostu już pan się dowie wszelkich szczegółów. Dobrze. To w takim razie na razie dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. To już na wschodzie, to już oczywiście, no tak, z mężem, stawka z kilometra, tamto, siamto, wamto. A drugi na autotransporter dzwoni. Proszę, słucham. Dzień dobry, odzwaniam. Pan poszukuje na autotransporter kierowcę, tak? No już chwilowo nie, może w styczniu. Aha. A jeszcze tylko zapytam, bo ja to, jeśli ktoś nie jeździł autotransporterem, ale innymi ciężarówkami, to wchodzi w grę, czy nie bardzo? Jak pan będzie chciał pracować, no to wchodzi w grę. Okej. No to nic, jak od wstydu, najwyżej się kończymy, no to jak na razie to nic w takim razie, jak już pan tam kogoś ma. Szukam dalej. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Dobra, zupa z bobra. Jakieś tam rozeznanie mamy. Powiem tak. Na zachodzie stawki ładne. Ile tam było co weekend? Policzmy to. Tam było co weekend, piątek powiedzmy 5, 10, 15, 20 dni. Liczmy, że byliśmy 24. 8500 podzielić na 24 dni w trasie. 355 zł. No to coś, że 20 razy 8500 podzielić na 20. Czy tam były weekendy wolne, powiedzmy, no 23 dni wejdzie w trasie moim zdaniem. Czyli powiedzmy, stawka się zaczyna od 8500, zobaczymy jak to jeździ, mówił, czyli podzielić na 23, 370 zł. No jak na początek, niby doświadczony kierowca, ale jak... No moim zdaniem była fajna tamta oferta, o tak powiem. Jak coś, zapraszam, piszcie komentarze, może macie jakieś, podsyłajcie mi jakieś linki do ogłoszeń, czy do jakiejś firmy do sprawdzenia, czy macie jakieś ciekawe, to z chęcią zadzwonię. Myślę, że zadzwonimy jeszcze do jakiegoś takiej firmy, kołchoz, moloch jakiś i zobaczymy, co nam powiedzą. To myślę, że będzie jeszcze dobra oferta. Zaraz wracam do was. Ja tutaj dzwonię w sprawie oferty na kierowcę ciężarówki. To aktualne? Tak. Tylko tam, wie pan, co wystawia na stronę ogłoszenia, musimy pan przypomnieć, o którym mówimy. Dystrybucja w okolicach Rzeszowa, odbiór lub dostawa tak. Do maksymalnie 5 punktów. Zgadza się. My jesteśmy przewoźnikiem jeżdżącym pod firmą REN, więc to by były wyjazdy z firmy Rawskiej, Ludwika. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne, codziennie jest pan w domu. Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą lub ewentualnie z naczepą typu Cityliner, czyli taka mniejsza z windą, a chyba z osią skrętną. Jeżeli chodzi o zwykłą naczepę, to jest do maksymalnie 5 punktów, jakieś dostawy, odbiory wokół Rzeszowa. Cityliner to ma od 10 do 15 punktów. Coś takiego. Okej, okay, rozumiem. I to jest, i odbieram i też... Nie, na przykład kierowca, który obecnie robi, bo to będzie mieć po prostu więcej kierowców, a teraz na przykład jeden jeździ, no to on ładuje się, przykładowo, ładuje się w Wernerę, ma 2 punkty dostawy, a później robi jeden odbiór, drugi odbiór i wraca na Rabena. Coś takiego. Rozumiem. To jest w granicach między 7-8 do 17-18. Rozumiem, rozumiem. Czyli to tutaj tylko po okolicy jazda. No, na przykład jakaś Stalowola, Jarosław czasami, Przemyśl, może Tarnów czy Krosno. To rozumiem, takie coś. Rozumiem. I to jest płatne za godzinę, czy stała pensja jest? Jak dyniówka. To wygląda? Dyniówka. Jeżeli to by było to zwykła naczepa, bo coś w okolicach 260-270 zł dniówki netto. Jeżeli by był to Cityliner, zaczynalibyśmy od 280 zł dniówki netto. Aha, ale to czy ta naczepa, czy ta, to kiedy mniej więcej wiadomo, że... Czy... Znaczy nie, my szukamy dwóch kierowców tu i dwóch kierowców tu. Aha, czyli ja bym musiał się określić, którym bym... I auto jest przypisane do kierowcy, czy są tam jakieś... Ten Cityliner byłby przypisany, natomiast ta naczepa to by była tak, że w ciągu dnia by jeździł kierowca, robił te dostawy odbioru, a wieczorem by była wieczorna, nocna linia w jedną, w drugą i od rana znowu bierze kierowca dzienny. Rozumiem, rozumiem. I to jest praca od zaraz, czy... Od stycznia. Od stycznia. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, jak coś, to się jeszcze do pani odezwę. Jasne, nie ma problemu. To jest jak normalnie na umowę jakąś tam... Tak, oczywiście, my zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Jest podstawa, bodajże 4700 od stycznia będzie brutto na podstawie. To jest dopłacone 10, a reszta jest uzupełniona jakimś ekwiwalentem i delegacjami 15. Dobrze, dobrze. To wszystko wiem w takim razie. Jak coś, zapiszę sobie numer i będę dzwonił do pani. Jasne, oczywiście. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie wiem, kurde, czy który... Kamera działa, ale to 200, ile ona mówiła? 260 chyba, dniówka. Podzielić na ile godzin? Od 7 do 18 to jest 11, dobrze ja to liczę? 260 podzielić na 11, 24 zł na godzinę. Dwieście sześćdziesiąt razy 20 dni, 5200. Takie buty. No, ciekawa praca, lekka bym podejrzewał. No. Dostarczenie i odbiór, parę punktów. Ciekawa tu po okolicy. No, spoko bym rzekł. Może bym jeszcze zapytać, jakie ona ma inne oferty pracy. Dobra, zapraszam do podsyłania jakichś innych ofert, czegoś ciekawego, to z chęcią sprawdzę. To by było na tyle w tym filmiku. Czy się poprawiło, czy nie? No, ciężko.
Na zachodzie są fajne oferty pracy, ale na zachodzie Polski to zawsze były fajne oferty pracy, a u nas to... U nas się nie poprawiło na Podkarpaciu. Takie jak były, takie są. A w tym Rzeszowie, no, ujdzie jeszcze, bym powiedział. No, a tak to... Co? Zapraszam tu klikać i do zobaczenia w następnym filmiku. Jakieś fajne oferty macie, to podsyłajcie, sprawdzimy. Trzymajcie się, na razie, cześć.